Zamknij mi tu. No masz, jeszcze do tego piłeś. Ale służbowo. Tato, posłuchaj, jesteś już dorosły, masz żonę, dzieci, z tym wiąże się duża odpowiedzialność. Nie możesz cały czas chodzić do Jurka i go resocjalizować. No ale sam się nie zresocjalizuje. Nie masz już 40 lat. Ja w twoim wieku nie będę się tak zachowywał. Zobacz na tatę Marcina, sam gotuje. Albo na tatę Piotka. Makiłę i alimenty. Ale ma też Porsche. To były czasy. Zbyszek nie jest też poprawny politycznie. Dlaczego w kraju, w którym mamy 90% zadeklarowanych chrześcijan, ja na swojej drodze spotykam tylko, kurwa, te 10% Żydów, masonów i wegetarian? Hani? Tak? A tam sprawdzałaś? Sprawdza... Panie? Ale jakoś ta rozmowa dziwnie zaczęła się kleić. Wiesz, może opowiesz mi bliżej, czy jesteś szlachetnego urodzenia? Ha, pani. Tak? Jestem Sir Gouda. Herbo? Boża krówka! Tak, jesteśmy z siebie zadowoleni, rozgrzaliśmy publiczność dla kolejnych kabaretów. Jest to zawsze bardzo ciężkie jako pierwszy, dla pierwszych występujących, no ale jakoś poszło, jesteśmy z siebie zadowoleni, jest okej, dobre nastroje, wracamy do pracy. Ja też jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem zaprezentować naszą wspaniałą twórczość dla tak cudownych widzów i jurorów. Jestem naprawdę wzruszony. A wzruszenie można poznać po moich czerwonych policzkach. Widać. Emocje. Emocje. Wychodzą. Wychodzą policzkami. Naprawdę. Trzeci. Naszego domowego regulaminu o oszczędzaniu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Punkt trzeci. Za nieuzasadniony pobór energii elektrycznej 2 złote do świni. Proszę bardzo. Nie, Józiu, nie. Ty wczoraj, jak schodziłeś do piwnicy po piwo, to też zapaliłeś światło. Ale tam jest gwiazdka. A faktycznie gwiazdka nie dotyczy Józka. A nie. No nie mogę w to uwierzyć, że mi coś takiego zrobiłeś. Nie mogę uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, a przecież my to wszystko robiliśmy dla ciebie. Jak to dla mnie? No cały czas piliśmy twoje zdrowie. Nie, no ale z moim zdrowiem jest wszystko w porządku. I co? Ty myślisz, że to tak samo z siebie? No co? Nie, nic. No, przecież się nie pali. No. Zaraz. Jest. Bardzo jesteśmy zadowoleni z siebie. Coś więcej? Ja jestem szczególnie zadowolony z Michał, siebie. Michał po wyjściu ze sceny był bardzo zadowolony z siebie. Ze mnie nie powiedział, czy był zadowolony. Ja z siebie też nieco byłem zadowolony, tak więc każdy z nas jest z siebie zadowolony. Tak więc jesteśmy ogólnie mówiąc z siebie zadowoleni. Czyli reakcje mieliście dzisiaj dosyć takie żywiołowe? Mieliśmy, staraliśmy się, żebyśmy nasze reakcje były dobre. Wasze też były żywiołowe. Jakby pod tym względem to jesteśmy znowu bardzo zadowoleni z siebie, bo mieliśmy po prostu parę nowych rzeczy, jeszcze nigdzie nie zagranych i to taka była próba trochę, próba materiału. Także myślę, że fajnie. Nie wiem, jak to się oglądało, bo nie widziałem, ale... Bardzo dobrze. No to super. Zobaczymy u was pewnie, co? No właśnie. Być może. Czy 10 medali to jest dużo? To jest, wie pan co, no ja... Kiedyś to, wie pan, bo inaczej to było. Kiedyś się żyło, wie pan co, sport to był, wie pan...
papasz tam. I tak dalej. Proszę pana... Dzieci nie nosimy w walizce. Dzieci nie nosimy w walizce, ponieważ po pierwsze mogą nam ją pobazgrać od środka, a po drugie mogą nam się nagle rozbiec w galerii handlowej. Zajęłeś trzecie miejsce. Jesteś zadowolony z siebie? Tak, myślę, że oczywiście trzecie miejsce jest to bardzo wysokie miejsce. Przecież znacznie wyżej niż pierwsze. Najpierw jest pierwsze, potem jest drugie, a jeszcze wyżej jest trzecie. No tak bym to popatrzył chyba właściwie. Poza tym jest to jeszcze... Rok temu byłem tutaj i zdobyłem wyróżnienie, więc to właściwie jest postęp. Ja się rozwijam mimo swojego podeszłego wieku i to budzi moją radość ciągłą. Zresztą co wyraża moja twarz. Wiemy, że walczyłeś z chorobą na ostatnią chwilę, ale jednak udało ci się ją przezwyciężyć. Tak. Złapałem anginę i dwa dni leżałem w malignie, znaczy konkretnie w hotelu, ale przy okazji jeszcze w gorączce. I dzięki uprzejmości Michała Kępy, który się ze mną zamienił na dni występu, no trochę się podleczyłem. Antybiotyki. Chciałem tu polecić wszystkim, którzy mają jakiekolwiek drobne dolegliwości, żeby się nafaszerować antybiotykami. Wtedy się osiąga pełnię szczęścia i można wystąpić. Może cukru? Nie, dziękuję, jeszcze nie wynaleziono. Właściwie to pan jest jego pierwszym kolegą z pracy, którego zdążyłam poznać. Muszę przyznać, że nawet przystojny. Co to bawełna, Len? Po ziemniakach. No wie pan, ja jestem tam gdzieś tam w głębi duszy kobietą i potrzebuję trochę... uczucia. Widzisz? Ty tak do mnie już nie mówisz! Nie kochasz mnie już i nigdzie mnie nie zabierasz. Jak to, kochanie? Przecież zabrałem cię ostatnio na koncert Beethovena! Ej, czekajcie! Możemy na chwileczkę? Tak, no. Jesteście w roli laureatów, jak się tym czujecie? Bardzo nam miło. Cieszymy się. Tak? A jak wam się grało dla lizbarskiej publiczności? Bardzo otwarta publiczność, jesteśmy zadowoleni. No, jest generalnie fajnie, absurd poszedł, łykają. No i mają zamek. Mają zamek. W ogóle, wiesz, muzea. Bardzo ciepło nas przyjęli, graliśmy pierwsi, a mimo to naprawdę bardzo miło było. No. Bardzo. A jak próba z panią reżyser, to jest wymagająca dosyć? Nakrzyczała na nas. Na mnie nakrzyczała. Bo zrobił błąd językowy. Jaki? Nie pamiętam. Ubierać, nie. Że ubiera się choinkę. Tak, a jak się ubrać, to w suknię. Absurd, nie? Ale to jest jak się z tym czujesz? Oni się na tym znają. Jestem polonistą, więc to dotknęło mnie do żywego. Generalnie napiszemy do Miotka i będziemy dyskutować tę sprawę. Nie zostawimy tego tak po prostu. Jest jeszcze Trybunał w Strasburgu, możemy się odwołać zawsze. Wiesz, jeszcze parę trybunałów, także w razie jak Strasburg odrzuci, to... Piotrków Trybunalski też jest. No, takie wiecie. Miasto. Jest trochę tego, nie? Mhm. No. Pytamy dzisiaj o czarny humor. Czy bawi was takie poczucie humoru, czy nie bardzo? Nie śmiejemy się z martwych. Z martwych nie. Znaczy, chyba, że można ich zjeść, to tak, bo mamy taki sketch. Aha. Nawet tutaj będziemy grać. To znaczy nie, to żywy jest zjadany. Znaczy żywy już jest marynowany. I jest przygotowany do jedzenia. Czyli no można powiedzieć, że czarny humor. Ale zjadł sobie sam nogi wcześniej. Ojej, to straszne dosyć. Wiesz co, Jest zadowolony ogólnie. Mamy ładne stroje, więc to się jakoś rekompensuje. Odbijamy, wiesz, ludzie patrzą na stroje i nie zwracają uwagi na tekst. I jest wtedy, jest bania. I tak ich przemycamy po prostu ten czarny humor, a puszczamy dżingiel w tym czasie, żeby się nie zorientowali, że to jest czarny humor. I oni myślą, ha, ładnie ubrani, a w głowie mają już wiesz, papkę, nie? A czy właśnie, czy to jest prawda, że wasze stroje robiłyście same, czy to jest jakaś plotka? Tak, szyłyśmy. Tydzień, szyłyśmy i śpiewałyśmy do tego, że uprzątniczki siedzą jak anioł dzieweczki, naprawdę. Nie wiadomo dlaczego, bo tam jest, że przędą, a myśmy szyły, ale nie znalazłyśmy piosenki o szyciu. Nie ma. Także apel do tych, co piszą piosenki, trzeba pisać piosenki o szyciu, bo jest nisza. I to o szyciu maszynowym, żeby było jasne. Dobrze, dziękuję bardzo, już nie zatrzymuję. Dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiamy widzów e-kabaretu. Nara. Tylko i wyłącznie na pracy. Przede wszystkim skromność. Słuchałem tego wszystkiego, pomyślałem sobie, Leszku, co ty pierdolisz? No słuchajcie, wiadomo, filozof, no nie zna życia. W moim przypadku jest dokładnie odwrotnie. Ja biorę się tylko za te rzeczy, w których mogę być numerem jeden. Nie interesuje mnie drugie miejsce. A żyjemy w kraju, gdzie nie ma zrozumienia dla jednostek wybitnych, dla indywidualności.
dla sukcesu, dla pracy, kochani, po co się namęczyć? Skoro połowa społeczeństwa jest na rencie, zasiłku, jakimś stypendium? Jestem zadowolony z dnia, z predyspozycji, z widowni. Wydaje mi się, że udało nam się nawiązać interesującą relację i to jest jakiś pozytywny, taki pozytywna rzecz dzisiejszego dnia. Generalnie to, co robię, jest wymagające od widza pewnego przygotowania. To nie jest kabaret, to nie są proste scenki i rzeczy. Wymaga to pewnego przygotowania i często jest tak, że to, co robię, jest ukierunkowane na konkretnego widza, który ma autoironię w sobie, który się nie obraża, ponieważ mój program jest lekko prowokacyjny, więc wszystko, reakcje i odbiór zależy po prostu od składu widowni w dużej mierze. Nie do końca od mojej predyspozycji, tylko właśnie od tego, czy ci ludzie obecni tam są jak gdyby otwarci na to, co ja im proponuję.